Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police świętował 30-lecie działalności. Z tej okazji odbyła się uroczystość, w której udział wzięli założyciele i wieloletni członkowie związku, władze policyjnej spółki oraz zaproszeni goście. Od 30 lat dbacie o dobro pracowników policyjnej spółki i jej spółek zależnych. Jako aktywny uczestnik dialogu społecznego nieustannie poszukujecie kompromisu, uwzględniając zarówno potrzeby pracowników, jak i bieżącą sytuację spółki oraz całej grupy kapitałowej. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele lokalnych samorządów oraz sekcji chemików Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego, skupiającego 12 tysięcy osób działających w 80 różnych organizacjach związkowych największych zakładów w Polsce. My przez 30 lat ciągle musimy się uczyć nowego otoczenia, nowej sytuacji, coraz to nowych zarządów, coraz to nowych prezesów. Musimy się uczyć my ich. A jednocześnie ich musimy uczyć tego, że dialog jest prawdziwy, dlatego że w zakładzie pracują prawdziwi ludzie. A to są prawdziwi ludzie i prawdziwe problemy. Dlatego też poziom dialogu musi być na bardzo wysokim pułapie i to jest podstawowy nasz cel. My innych celów tak naprawdę nie mamy. Warto podkreślić, że Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego jest największym związkiem funkcjonującym w grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police, zrzeszającym obecnie 1252 członków. Od 1992 roku podejmuje działania na rzecz łagodzenia skutków pracy zmianowej, a także stoi na straży praw pracowniczych oraz bezpieczeństwa i warunków pracy. Należałoby powiedzieć dość ważną, istotną rzecz, że prowadzenie organizacji, która zrzesza pracowników właśnie ruchu ciągłego, jest to dodatkowy wysiłek i obciążenie. Pracownicy i organizacje związkowe, które zrzeszone są, no powiedzmy, w związkach pracowników dniówkowych, im łatwiej o kontakt, im łatwiej o porozumienie. My musimy dokonać dodatkowego wysiłku, żeby tą społeczność związkową zintegrować właśnie dlatego, że system pracy utrudnia to. I dzisiaj, jak popatrzymy na tych wszystkich dzisiaj gości, to są ludzie, którzy mają w historii swojej zawodowej pracę zmianową, pracę w ruchu ciągłym. I spotykamy się w tym gronie, pielęgnujemy to, cieszymy się, że tu jesteśmy, i mając nadzieję na dalszą owocną współpracę w grupie Azoty. Uroczystość z okazji 30-lecia związku była okazją do wyróżnienia członków za działalność związkową oraz za długoletnią przynależność i wytrwałość w działaniach na rzecz pracowników i ich rodzin.